Nie mam akurat zdjęcia, ulotki z nabranymi naklejkami, ale musicie mi wierzyć na słowo. Wybrałem tego ze względu na pierś. Hej, witajcie, jestem Zrony Slash, wszystkim ptaszką, witam po dłuższej przerwie związanej przede wszystkim z nauką. Mam maturę w tym roku, więc nie tak łatwo nagrać film, znaleźć czas. No cóż, dzisiejszym gościem będzie Dzięciu z kolekcji Słodziaków. Dzięciu Dominik, Gang Słodziaków 2. Bo jak wiemy, w 2017 chyba były Żaki, w 2018 były Słodziaki jako pierwsze. I nowa kolekcja Słodziaków w tym roku również zalitała. Jaka będzie kolejna promocja? Tutaj nie wiemy, ale wszystko jest importowane z Chin i eksportowane do Polski. Koszt takiego Słodziaka to 50 zł, a mi się udało zdobyć z naklejek. Nie mam akurat zdjęcia, ulotki z naklejonymi naklejkami, ale musicie mi wierzyć na słowo. Wybrałem tego ze względu na pierś, nie wiem, czy to jest warto mieć dech, bo to faktycznie ma dobry materiał wykonania. Pisze, że to jest z poliestru. I pisze, ostrzeżenie, opakowanie nie jest zabawką chronić przed dziećmi, nie dostępnie do zabawy. Nie wiadomo dlaczego, ale jedyne co jest tutaj fajne to fryzura, którą można ustawić w Irokeza i to wygląda w taki śmieszny sposób. Także może odpakujmy. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo to jest już odpakowane, ale trzeba odciąć metkę. Nie wiem, czy ja bym dał do stopień tych rzeczy, nie, ale moda w Polsce i że świeżaki to stan umysłu, to raczej już każdy wie. Dzięki za oglądanie. Małe problemy, jeżeli chodzi o Bartka, bo jedna rzecz się stała nieciekawa, ale to może powiem kiedy indziej. Do usłyszenia.